Hej, cześć, siemanko, z tej strony Muzyka2, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał, a teraz są OK Girl, czytaj książki na kamerze. Ksawito, jak to zwykle bywa, sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to wszystko płynie. Fada to o 12 na YouTube, mamy 15:30 w momencie nagrywania. Przed chwilą nagrywałem pierwszy odcinek, dzisiaj wpada drugi. Słyszałem lekki snippet na Instagramie tego kawałka, gdzieś tam latał snippecik tego wszystkiego. Sprawdzimy sobie, jak to brzmi i jak to wszystko właśnie wygląda. Kolejny singiel OK Corral, praktycznie wszystkie wcześniejsze od nie wiem kiedy, od dawno, dawien dawna możecie znaleźć na kanale. I sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda. Czytaj książki, real widzowie, czytajcie książki. Czytajcie książki, książki są ważne. Ostatnio przeczytałem książkę Sentino. Dobra, książka akurat na realu, jakby na wakacje to sobie przeczytałem całą, fajna, polecam. No i lecimy z tym. Czytaj książki, bo OK Corral, zostawcie suba, lajka i komentarz, jeśli jesteście tutaj nowi i lecimy z tym. Zaczynamy od najgłośniejszego debiutu w tym roku w Undergroundzie, 16-letni Okekel. Okekel to po prostu jest przyszłość, to tak. Rap no, nie? Czy nie? A tam wcześniej to z tego niuansa jakby. W Undergroundzie, 16-letni Okekel. Okekel to po prostu rap jest no. Przyszłość, totalnie. Dobra, młody jest, młody gniewny, nie? Wkurwiony dzieciak, jak go nazywam. Yo! Who's that, bro? Po prostu jest przyszłość, totalnie. Dobra, młody jest, młody gniewny, nie? Wkurwiony dzieciak, jak go nazywam, nie? Dlatego i tak sławiliście sprawdzić Okekel na Instagramie, fiuty. A wy kurwiszony małe jebane. Dlatego pisaliście, shoutout! Shoutout Okekel i shoutout jego ziomalu, którzy padli na ten pomysł. Piękne, piękne! Po prostu jest przyszłość, totalnie. Dobra, młody jest, młody gniewny, nie? Wkurwiony dzieciak, jak go nazywam, nie? Wiesza po swoje. Ba, nawet jest na klipie, nie? Ale glow upa zaliczyłem, co? Patrzcie, jaki ryj tutaj, a tu? Glow up, glow up, szara to keka, ej. Zajebiście się na to patrzy, zajebiście się patrzy na takie rzeczy jak... No w końcu, wiesz co, jest takie docenienie, wiesz, że dla mnie to jest na pewno bardzo, bardzo duża rzecz, jeśli jestem ziomalem, który nagrywa reakcje i w jaki sposób komentuje te kawałki, sprawdza. To jest takie wielkie, naprawdę, to jest ogromne wyróżnienie, jak pojawiasz się w jakiejś produkcji i ktoś naprawdę docenia twoją pracę, jakby... Zajebiste. Shoutout i mega, mega, mega miło, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Naprawdę, w takich momentach dostrzegam, jak dużo osób lubi to, jak wielu osobom to się podoba i jak wiele osób tak naprawdę ogląda to wszystko i się tym jara, jakby... Masz love, dziękuję, że jesteście i kurwa, zajebiste uczucie. Totalnie. Dobra, młody jest, młody gniewny, nie? Wkurwiony dzieciak, jak go nazywam, nie? Fajnie tak to mówiłem jeszcze, wkurwiony dzieciak, no. Wiesza po swoje, młody, wiesz, pyta i się mówi to, co chce. Powiem mu, nie. Bo jakiś numer Okekela, kurwa, jest w tym coś takiego... Młody, czytaj książki! Ten pierwiastek... To nie wiem, kto to mówi. ...oryginalności, pierwiastek... Zostałem brody, młody, czytaj książki, będą lepsze teksty. Pełny podziw, tutaj budzę, widzę, to pomina kresy. Mam własne studio, ale mogę nagrać we studiu braci. Suka pyta się mnie, czemu wychodzę tak szybko z jej chaty. Nie mamy o czym gadać. Suka się nie pyta, czemu tak szybko wychodzę z jej chaty, nie? Oj, zboczeniec. Nagrać we studiu braci. Suka pyta się mnie, czemu wychodzę tak szybko z jej chaty. Nie mamy o czym gadać, dobrze wiesz. Skoro nie mam kanapek, ale na stricie zawsze jest. Szmaku sprosował numer. Co on tam nawinął? W szkole nie mam kanapek? A to źle brzmi ten wers, bo pewnie dużo osób pomyślało, że mu wzięli kanapki, a chyba chodzi o to, że on po prostu ich tam nie bierze, nie? Type. Wystudu braci, suka pyta się mnie, czemu wychodzę tak szybko z jej chaty. Nie mamy o czym gadać, dobrze wiesz, skoro nie mam kanapek, ale na stricie zawsze jest. Ale na stricie zawsze jest, no wiesz co chodzi, że nie bierze do szkoły kanapek, ale ma kanapki ściana na stricie, nie? Type shit. Szmaku sprofsował numer, że tyle nie wie, co jest pięć. Pierdolę te młode wilki, zawsze jest. Szmaku sprofsował numer, że tyle nie wie, co jest pięć. Szpaku spropsował w numerze, wtedy nie wie co jest 5, albo kminia coś. No bo Szpaku nawinął na tym Red Bullu, że na głośniku Okekel nie są żadnym wrogiem podziemia. A Tedemu puszczali Hesoyam, puszczali Okekela i puszczali Ruf Babicze chyba. I Tede powiedział, że coś tam tune, bla 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 bla. Coś tam narzekał, pamiętam, że jakoś negatywnie się wypowiedział, pamiętam. Znaczy może nie negatywnie, ale na pewno nieprzychylnie się nie wypowiedział. Był taki wywiad, czy taka wypowiedź i właśnie, ja pamiętam, że to widziałem. Nie mam kanapek, ale na stricie zawsze jest. Szmaku sprofsował numer, że tyle nie wie co jest pięć. Pierdolę te młode wilki, przecież jestem królem we. Pierdolę te młode wilki, przecież jestem królem we. Czyli co, Okekel patrząc po tym zdaniu, miał być młodych wilkach, ale odrzucił. Type shit, no rozjebałby tam Okekel tak szczerze, bo jakby tam brakuje charakteru w tych młodych wilkach, co nie? Jakby ja to mówiłem na streamie, mówiłem chyba to na jakimś odcinku, że w tych młodych wilkach kiedyś to była możliwość do pokazania się, była głód, była zajawa, a teraz w tych młodych wilkach, może poza 27 Fuck Demons, poza Renę, raczej każdy teraz w tych czasach jest takim bardziej
wiesz, bolerski i brakuje takiego głodu i takiej pokory. No Ozzy Baby jeszcze jest, co nie? Ozzy Baby, ale wiecie, Ozzy Baby ma własny styl, własny świat i tam, wiecie, on sobie jedzie po swojemu, jakby po nim się akurat tego nie spodziewałem, ale inne ziomale po prostu brakuje im charyzmy, charakteru, twarzy i to po prostu wychodzi jak wychodzi, nie? Co nie? I te młode wilki według mnie po prostu są mega, mega słabe, nie? Zobał numer, że tyle nie wie, co jest pieśń. Pierdolę te młode wilki, przecież jestem królem we. A, nie będę siedzieć, kurwa, z bezalęciem. To, że jestem Eryk, nie znaczy, że spoczkoleszem. Ale nie ja, no, nie ja, pierdolę. Nie będę siedzieć, kurwa, z bezalęciem. To, że jestem Eryk, nie znaczy, że spoczkoleszem. To, że jestem Eryk, nie znaczy, że spoczkoleszem. Nie, nie będę siedzieć z bezalęciem. Ostro. Ostro. Nie, śmiesz. Nie będę siedzieć, kurwa, z bezalęciem. To, że jestem Eryk, nie znaczy, że spoczkoleszem. Piszesz Overhyper, pokaż drugiego Wanderze. Który lata, który mówi prawdę, jako keker. Jestem pod skrzydłami bardzo dobrych ludzi. Jesteś opłacany, dlatego trzymasz ludzi. W końcu trafi kosa na kamień i się obudzisz. Zaraz zadzwonić ci budzi. Dobre to jest, dobre jest, ja lubię to. Ta energia, stary, ta charyzma i jakby, że co, i ta taka pewność swoje słowa, nie? Można to po prostu usłyszeć, jak to się z tego wszystkiego wydobywa. Dojebane. Ty masz ludzi, w końcu trafi kosa na kamień i się obudzisz. Zaraz zadzwoni ci budzik. Halo, czemu zaspałeś? A, przychodzi do niej nieśmiały typ, a wychodzi cwaniak. Ja tu robię pieniądze, a ty se mierzysz kutasa. Twojej dolga jest na trakach bardzo słodka, ale ja tu robię pieniądze, ty se mierzysz kutasa? Dobra, widzowie, tak szczerze, niech pierwszy uciekamy, jak się nigdy kutasa nie mierzył. Tym iPhone'ową miarką albo telefon przykładał i później mierzył telefon. Bro, everybody. Tu robię pieniądze, a ty se mierzysz kutasa. Twojej dolga jest na trakach bardzo słodka. Ale szkoda, że w rajderze na beku góra lodowa. Kończy się 5 minut, to zaczyna 10. Skład się tu nie zmienił, z wujkami rozkurwa. Giorgio referencja, ej. Giorgio 777 referencja. Kończy się 5 minut, zaczyna się 10. Zajebiście, że OKKL w końcu. Już to na tym wcześniejszym kawałku, na tym Jerku pamiętam, co tam OKR-ze nawijał. Jeden wcześniej singiel. Już wtedy się erałem, że OKKL zaczął bardziej kminić teksty i bardziej głębiej, że masz takie różne easter eggi w ogóle. Bo na początku pamiętam, że te wersy nie miały takiego, wiesz o co chodzi, szerszego jakby odbicia, wiesz o co chodzi, że jakby teraz te wersy mają większą głębię i jaram się i sam o tym mówiłem, że brakuje mi u niego, tak samo jak gadałem, że u Loriego mi brakuje trochę takich wersów, które możesz sobie przekminić, czy uśmiechnąć, czy wiesz co, i mają jakąś głębię i zajawa, że on to wprowadza, nie? Już na tym wcześniejszym kawałku było to słychać. Kończy się 5 minut, to zaczyna 10. Skład się tu nie zmienił, z wujkami rozkurwam scenę. Nie lubi o mnie myśleć, bo sprawiła mi krzywdę, a nie jest złym człowiekiem. Szczerze to szkoda mi ciebie, bo będziesz teraz słyszała wszędzie mą ksywę. Muszę robić cały czas hity, tak jakby miał na to wszywkę. Jedni robią lipę, żeby się czegoś nauczyć. Ty kasta nie robisz lipę, no bo jesteś kurwa głupi waszymi tekstami. Dobra, dobra, to jest, podoba mi się. Lirycznie? Właśnie obok tego ostatniego, chyba dwa takie najlepsze i najgłębsze tekstowo o kekele. Czegoś nauczysz, ty kasta nie robisz lipę, no bo jesteś kurwa głupi. Sam waszymi tekstami, waszymi ubraniami, sam waszymi furami, kurwa modelkami. Mało lat ode mnie, ma chorwa z więcej złego. Pozdro Karen Kato, młody wie jak być cool. Karen Kato? To jest ten mały, to jest ten mini Hasbulla Katowice? Chyba ta, nie? Bo to jest na klipie. Czy on ma więcej swojego? A on akurat ma w kurwę swego, on jest naprawdę jakby nośnik swojego, to jest, nie? Jego ksywa. To dele ma chorwa z więcej złego. Pozdro Karen Kato, młody wie jak być cool. Dostałem prodi, młody czytaj książki, będą lepsze teksty. Pełny podziw tutaj budzę, widzę to po minach gresy. Mam własne studio, ale mogę nagrać wy studiu. Braci sługa pyta się mnie, czemu wychodzę tak szybko z jej chaty. Nie mamy o czym gadać, dobrze wiesz. Dobre to jest tak kurwa pokorne, tak dużo jest emocji, tak dużo charakteru, zajebiste. Coś się tego nigdy nie można zarzucić Okakolowi, że tego brakuje takiego, wiesz, takiej zajawy, pazura i charakteru, ale tutaj do tego są jeszcze fajne barsy. Albo śmieszne barsy, albo barsy, które na pewno zapamiętasz, wiesz o co chodzi. I to jest właśnie dodatkowy bodziec, to jest fajne. Nie mam kanapek, ale na stricie zawsze jest. Szmaku sprosował numer, że ten nie wie co jest pieśń. Pierdolę te młode wilki, przecież jestem królem we. Ale Szmaku też chyba nawinął coś podobnego kiedyś, nie? Pierdolę te młode wilki, przecież jestem kurwa wem? Nie. Nigdy nie będę młodym wilkiem, przecież jestem królem wem, czy coś takiego. Ale fajnie, że zagrał tą grę słów, wiesz o co chodzi, że dał jakby szara dla Szpaka, że spropsował i nawiną jakby zrobił tak naprawdę follow-up do wersji, który on kiedyś rzucił. Teraz dopiero skminię, bo za pierwszym razem jakoś to mi nie przeszło przez głowę, ale teraz skminię, że Szpaku chyba na Alicji taki kawałek był, nawinął coś takiego.
Cztery nie wie co jest pięć. Pierdolę te młode wilki, przecież jestem królem wem. Okej, Kel, 2C, studio, bierzemy się za siebie. Let's go. Jeszcze na freestyle mi miejsce zostawi, nie? Przecież jestem królem wem. Okej, Kel, 2C, studio, bierzemy się za siebie. Nie, yeah, bierzemy się za siebie, a jak będziesz robił problem, to weźmiemy się za ciebie. O, będą strzały jak na pierdolonym Compton. Jestem dobrym ziomkiem, dziwko, nie mów nigdy na mnie kondon. Nie, to było... Zaczynamy! To było twarde, Shoutout Compton, jeśli oglądacie, nie? Fajne, charakterne, fajne barsy, dobrze, że skminiłem to ze szpakiem, bo pewnie byście mi pisali, że to po prostu była... Że to był po prostu follow-up, było to po prostu jakby... przekminka i nawiązanie do szpaka z tym królem wem, więc shoutout dla mojej głowy za to, że na to wpadła. Shoutout za umieszczenie w klipie, zajebiście patrzę na takie rzeczy i zajebiście się ogląda coś takiego i w momentach, w których już mi się nie chciało tak naprawdę za bardzo działać, chyba jeden tylko taki moment był na przestrzeni 2 lat, bo cały czas czuję, że to jest moja zajawa i to jest coś, co w czym dobrze się odnajduję, jakby chyba tylko raz miałem taką zamkę, pamiętam, coś się odjebało w życiu prywatnym, mówię, nie wiem, czy to robi, czy nie, ale to było chyba na etapie, jak miałem 5 kołasów, a teraz jakby totalnie daily basis sprawdzam premierę i nagrywam odcinkę, jakby wiesz, co ci, totalnie czuję, że to jest mój konik, dobrze się w tym czuję i totalnie moja zajawka, jakby zajebiście mi się to wszystko robi. Fajny kawałek, puzzle i charakter, czyli coś, do czego okej, zdążę nas przyzwyczaić, jednakże wersy i kminki i rzeczy do zapamiętania to jest coś nowego i coś na dłuższą metę, do którego będzie nas raczej przyzwyczajał. Dajcie znać, co myślicie o tym kawałku, dajcie co myślicie o reakcji i jeszcze raz shoutout chłopaki, shoutout 1000, shoutout 23S. Wielkie dzięki, działamy dalej, pchamy ten jebany kamień i we going up, brawa.